Halo, halo, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Graba, przed wami kolejny odcinek z grą BitCop. Przejdźmy do gry, zobaczmy, nie pamiętam już, który to dzień będzie. Zaraz zobaczymy, komisariat 69, dzień 11, Fahrenheit 451, dobrze. Słuchajcie, koniobicy, zanim zacznę o mandatach. Jest delikatna sprawa. Słyszeliście pewnie o Patryku. Niech mu ziemia lekko będzie. Jeżeli jakaś kanalia z prasy będzie węszyła w tej sprawie, morda w kubeł. Zrozumiano? Kelly, nie posłuchałeś. Ale o co chodzi, szefie? Mówiłem, żebyś nie węszył w sprawie Lestera. A ty jednak swoje śledztwo musiałeś poprowadzić. Szefie, to moja druga natura. Zapamiętaj, że tu masz słuchać mnie, a nie swojej drugiej zoofilskiej natury. Dobra, czekajcie, wezmę kamerę niżej. Jasne? Tak. Przy okazji odwaliłeś dobrą robotę z tym wozem mafii. Dziękuję. Notujcie zadania, bo jest zmiana. Sprawdzajcie światła i gumy i parkowanie, wszystko. Bylebym dostał na koniec dnia 12 dowolnych mandatów. Mniejszej liczby nie zaakceptuję. Spójrzcie na swoje dłonie. Prawdopodobnie mają po 5 palców. Użyjcie ich do liczenia. Postarajcie się choć raz. To wszystko, ulica czeka. Dobra, pogadajmy jeszcze. Cortez. Tak, ser. Słyszałeś, co powiedział nasz prezydent? Żeby zbombardować Kreml? A, to w swoim czasie. A co mówi o narkotykach? Że USA wypowiada im wojnę, ser. Więc dlaczego do chuja wciąż tu jesteście? Cortez, skąd jesteś? Z Brooklynu. Ale tak pierwotnie. Urodziłem się na Brooklynie. A twoi rodzice? Też z Brooklynu. Ale jak dotarli do Ameryki? Hej, McNab. A chcesz wiedzieć, skąd ja jestem? Nie, ser. Chcesz wiedzieć, jak moja rodzina dostała się do Ameryki? Nie, ser. To stul mordę i wypierdalaj na patrol. Sorry, szefie. Szczepański, czemu się spóźniłeś? Przepraszam, ser, staramy się z żoną o dziecko, ser. Ile zajęło ci znalezienie kutasa? I tyle, nie, ser. Gówno prawda, nazywasz mnie kłamcą? Nie, ser. Więc dlaczego się spóźniłeś na odprawę? Bo nie mogłem znaleźć kutasa, ser. Dobra odpowiedź, wypierdalać. Ciężki dzień się szykuje. Robimy nalot na Lombard. A który Lombard? Znasz ten Lombard, to twój rewir. Gdybyś lepiej go pilnował, nie byłoby to potrzebne. Powodzenia. Będę stał z boku i obserwował. O proszę, nalot na Lombard robię. Byłeś w Wietnamie? No. Miałeś czasem sny o trupach? Jasne. Jak sobie z tym radzisz? Przywykłem. Czasem je nawet liczę, jak nie mogę zasnąć. Kurde, co się dzieje? Tu chyba nic nie możemy klikać. Dobra, idziemy na rejon. Czy rzeczywiście dzisiaj będzie nalot na Lombard? Może ja bym mafii powiedział, że szykuje się nalot. Okej, streszczajmy się, bo nam się śpieszy. Okrągłe 12 mandatów, zrozumiano? Wal jak leci. Nie od dziś tu pracuję, nie musisz mi przypominać. Muszę i lubię, chcę nas sprawdzać. Dobra, na razie. Okej, czyli widzimy, co tutaj się dzieje. Z wdową Hooks musimy się spotkać. Pamiętaj o mandatach, dobra. Tu wystawiamy zaparkowanko od razu. Wystaw mandat za parkowanie, cyk. I bierzemy holowniczek. Dobra, po 615 będziemy musieli się spotkać. Tutaj też zaparkowanie przy hydrancie. Wystaw mandat. Parkowanie, wystawił. Nie możemy go odholować niestety na razie, bo holownik nam na razie jeździ. Ja czuję, że tu będą gumy, kurde. Sprawdź opony. Złe. O kurde, czyżbym się pomylił? A! Ta jest chyba łysa, nie? Ta. Czyli wystaw mandat za ogumienie, wystawił Kelly. Dobra. Tutaj mamy zaparkowanie. Czemu nie możemy wystawić mandatu? Nie rozumiem. Sprawdź opony. O, to cwaniaczek. O, tu jest murzynek. O, co tam się rzęcie? Masz coś dla nas? Udziel informacji. Mam coś, co was zainteresuje za 50. Dzisiaj nasi planują zrobić nalot na Lombard. Będę wam tu... Radzę wam tu posprzątać, będą po drugiej. Dzięki za cynk. Dobra. Gang plus 5, policja minus 5. Czemu? Nie szuka pan posterunkowej roboty? Mam coś na boku do załatwienia. Już jedną mamy, o co chodzi. Musimy odebrać dostawę towaru. Jednak nastąpiły pewne komplikacje i będzie ona pod 613. Dobra, pomóż. Stówę. Przed trzecią, 611. No dobra.
611. Uuu, parkowanko. Co tu się dymi? Stop mandat, parkowanie. Tu już mandat jest, więc możemy holownik wezwać. Dobra. Dobra, muza. A, kurde. Jego znajomy czeka przed kościołem. Ja? Nie pytaj tyle, jedź, porozmawiaj. Czekaj, pod kościołem. Podpali. Koleś chce się... I zwolnij hydra, na razie czego straż musi mieć miejsce. Kurwa. Tutaj jeszcze mandacik. To jest dobra muza. Tam ktoś chce ten... Tutaj trzeba hydrant zwolnić. Gość ma kanister, bez kitu. Nie, nie, rób tego. No nie, kurwa. Policja na miejscu, gdzie negocjator? Były detektyw, a pan to kto? Jestem przyjacielem pana Waltera Greckiego. Tego wariata oblanego benzyną? Żaden wariat, jak możesz? Grecki nie zwariował, to akt desperacji. Stracił syna. Rozumiem, przykro mi. Niech pan tu zaczeka, zaraz wrócę, tylko odblokuję hydrant. Byle szybko. Zostaw mandat za parkowanie. I holownik. Dobra, szybko. Jestem. Co to za historia z synem? Syn Greckiego był policjantem. Zginął na służbie, wystawiony przez kolegę. Walter obwinia was. Twierdzi, że ktoś z policji zatuszował sprawę. O czym pan mówi? Co to była za sprawa? Grecki przeprowadził śledztwo i napisał artykuł, ale żaden wydawca go nie chciał przyjąć. Nieźle. Dlaczego nikt nie chciał go wydać? Dlaczego? Bo pozbyliście się dowodów. Jego partner, ten skurwiel, Robert Blaine, miał powiązania z gangiem. Mówił pan, że mogę pomóc. Jak? Proszę przeszukać mieszkanie Blaine'a. Nie mam nakazu. Potrzebowaliśmy jakichkolwiek dowodów na jego powiązanie. Tylko to może przekonać władz. To są notatki Greckiego. Wszystko pan w nich znajdzie. Ta poszła z nim gadać. Proszę działać. Dobra, wystawmy mandat jeszcze za parkowanie. Dobra. Zobaczmy. ...609. Numer 2. Blaine. Proszę mi otworzyć, nikt nie odpowiada. Proszę mi otworzyć. Dobra. Zamknięte. Wyważ drzwi. Jestem w przedpokoju. Sprawdź pokój. Dodaj, że ma pieniądze. Sprawdź biurko. Pierre, rachunki, gazety. Widać, że gość nie żyje. Potrzebuje czegoś więcej. Ciekawe. Właściciel Sherino Skipera kupił go za bezcen od Gerard Dixa. Zabierz, przyda się. Szukaj w pokoju. Płaszcze, garnitury, nawet, nic przydatnego. Wszystko już tu sprawdziłem, jestem w przedpokoju. Sprawdź kuchnię. Szukaj w kuchni. Sprawdź stół. Nic ciekawego. Szukaj w kuchni, sprawdź szafki. Nic nie pomoże. Szukaj w kuchni. Parapet. 100 butelki. I rewolwer, ma usunięte numery seryjne. Zabierz. Szukaj w kuchni. Lodówka. Big Principal Linux Gangu. Weź listę. Blaine ma coś na sumieniu. Wszystko już tu sprawdziłem. Dobra, czas się zbierać. Czy mogę pan postronkowy? Zna pan Waltera Greckiego? Trudno, żebym go nie znał. Od miesiąca nie daje mi żyć. Proszę niezwłocznie przyjechać pod kościół. Się podpali. Powinien się tego wariata odesłać wam. Mam do panowy dowody w jego sprawie. Jestem w pobliżu, zaraz tam będę. A zobaczmy jeszcze. Spróbujmy tu jeszcze wejść. No dobra, w sumie zebrałem tyle, ile zebrałem. Wystawmy mandat za parkowanie. No i tu też. Panie władzo, jak? 20. Odmów. Nie, 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 nie. Musimy, dobra. Proszę mandacik. Dobra, mamy godzinkę jeszcze. Więc musimy tam lecieć. Tu jeszcze wystawmy za parkowanie.
powiedziałby Jezus. Odmów. Jezus by odmówił, kurde. 50 minut, lecimy pod kościół. Ciekawe, czy mi się uda, mam nadzieję. Tutaj jeszcze wystaw mandat za parkowanie. Od razu wystawiamy, bo czemu nie? Odmów. Dobra, jestem wydawca. Ten gość nie tylko dla mnie jest udręką, niech się tylko nie zbliża. Spokojnie, będzie tam stał tutaj wrócę z wiadomością. Może dla mnie coś konkretnego? Przeszukam mieszkanie tego Blaina, jak rozumiem, z nakazem. Jakby to powiedzieć, w trybie nagłym. Nic z tym nie zrobię. Do wydania artykułu to powinno wystarczyć. Dobra, pokaż co masz. Lista numerów. Jest tu paru gości związanych z gangiem, a tu jest broń, usunięte numery seryjne. Sama w sobie jest materiałem na artykuł. Poza tym Blaine kupił pół darmo samochód od właściciela lombardu, podejrzana sprawa. Nieźle, to mi wystarczy. Chcę go widzieć u mnie w biurze, tylko nie oblanego benzyną. Udało ci się coś znaleźć? Dostarczyłem mocne dowody wydawcy! Dobra robota, wierzyłem, że panu się uda. Proszę go tylko teraz przekonać. Ma oddać zapalniczkę i przebrać się. Wydawca będzie czekał na niego w redakcji. Dziękuję, już do niego idę. Upłynęło 20 minut. Czy się udało? Chyba tak. Tu 400, sprawa załatwiona. Samobójca odpuścił, a ludzie rozeszli się. Gratulacje, dobra robota. Pięknie. Dobra, 451 stopni Fahrenheita dostałem ten. Muszę się spotkać z tą wdową pod 615, więc chodźmy. O, tu światełka. Wystaw mandat, oświetlenie. Błagam, błagam, ale naprawdę błagam. Proszę. No dobra, odpuśćmy. Nie ma sprawy. No to chyba z ludnością będzie lepiej teraz. O, już mu daruję, no. Dobra, tu wystawmy mandat za parkowanie przy hydrancie. Wystaw mandat. Parkowanie. Jest bardzo niebezpieczne, bo jeżeli by wybuchł pożar, to strasznie miałaby jak, kurde, dojechać do hydrantu. Albo jeżeli koleś jakby jakiś chciał się podpalić, to też by był problem. Dobra, tutaj parkowanko też. Wystaw mandat, parkowanie, wystawił Kelly. Dobra. Norma mandatowa wyrobiona. Kupmy sobie jeszcze ten. Dobra, pogadajmy z tą wdową. Hooks chyba, nie? Ona była. Posterunkowy Kelly, ja do pani Hooks, proszę. Okej. Okay. Pani Hooks, tak mi przykro. Panie Kelly, Lester to był drań. Może pan to już wie, wystarczy popytać. No cóż, rzeczywiście, popytałem. Dziwkarz i pijak, ale dzieci kochał. Wie pan, szlocha, wie? Skurwysyn. Pani Hooks, kto mógł to zrobić? A skąd mam wiedzieć? Jakiś rogacz, któremu żonę wygrzmocił? Może zazdrosny chłopak? Albo jakiś polityk, któremu coś obiecał i nie dostarczył? Polityk? Lester działał w polityce? Działał, chyba jako Alfons tylko. On się nie znał na polityce. Coś mówił, czegoś się bał? On był zawsze w świetnym humorze. Alkohol, dziwki, narkotyki. Jebany król życia. Zaniedbywał panią? No nie, pieniędzy raczej nie brakowało. Dom mieliśmy kupić. Dzieci go uwielbiały. Rozumiem. Nie, nic pan nie rozumie. Ja to cierpliwie znosiłam, bo myślałem... Albo myślałam, że się kiedyś zmieni. Obiecywał, prosił, szuja. Miał już przestać, ale pojawiła się ona. Kto taki? Angie, ta chuda czarna suka. Non-stop za nią latał. Mówił, że to nasza przepustka do nowego życia. Ta Angie to kto? A, taka dziewczyna z naszej dzielnicy. Dziwka zwykła, choć ładna. Ale panie Kelly, ostatnio Lester był bardziej zdenerwowany. Zmiany nastroju, złorzeczył na Angie. Coś tam się stało, coś zginęło jakiemuś ważniakowi i na nich mogło spaść podejrzenie. Myśli pan, że to dlatego zginął? Nie wiem, staram się to odkryć. Może ta Angie coś wie. Gdzie ją znajdę? Niech pan popyta czarnych na ulicy, będą wiedzieć. Dobrze, tak zrobię. O rany, dzieci. Muszę zniknąć. Policja zajmie się pani bezpieczeństwem. Panie Kelly, komu takie bajki? Lepiej niech już pan idzie. Mandaty wlepiać. Ja mam co robić. Rozumiem, dziękuję za poświęcony czas. Do widzenia. Dobra, czyli musimy poszukać tej czarnej. Może to ta, co nam, kurde, pucowała berło. Mogła być ona w sumie. A, ten już odjeżdża. Uch, tu będzie mandat. Wystaw mandat za parkowanie. I jeszcze holowniczek dajemy.
Tutaj też mandacik idzie. Zaparkowanie. O, i tutaj, Jezus Maria, jak się wszyscy poustawiali teraz. Dobra, przed trzecią muszę być, wystaw mandat. Ja cię nie mogę, wszyscy tutaj, kurde. Wszyscy tutaj źle parkują teraz. Apówka, wałówka. Dobra. Mandacik. Bierzesz coś? Zrezygnuj. Jak sobie chcesz. Dobra. Ukradli radio. No dobra, to złapiemy gościa. Jedzie samochód. No pomożemy mafii to i tak, kurde, znaczy pomożemy gangom dzisiaj, to i tak możemy w sumie złapać jakiegoś tam przydupasa jednego. Tutaj mamy też mandacik do wystawienia. No dawaj, dlaczego to jest ta gruba Berta? Ona tak wolno idzie tutaj, że szok. Tu centrala. Kradzież dobra. Wystaw mandat, parkowanie, oświetlenie, cyk, cyk, tak jest. I jeszcze holowniczek. I jeszcze kupmy hot doga. 18 mandatów, ładnie. Odnaleźć NG. 613. Kierowca wraca. Panie posterunkowy, poznaje mnie pan? Zaraz, zaraz, kojarzę pana. Już wiem, widziałem pana Uliego w pizzerii. Ciszej, na miłość boską, ciszej. Panie posterunkowy, potrzebuję pańskiej pomocy. Muszę porozmawiać z waszym naczelnikiem, nim będzie za późno. Za późno na co? Rodzina Don Tatliaga mnie szuka, potrzebuje ochrony policji. Mogę być świadkiem, dużo widziałam, dużo wiem. Proszę tylko kontaktować mnie z naczelnikiem. Mafia pewnie by sporo dała za jego głowę. Najlepiej niech pan mnie aresztuje, tu i teraz. Centrala nie powinna o tym wiedzieć. Rodzina musi myśleć, że sami mnie zwinęliście. Dobra, aresztuj. Obyś okazał się przydatny komendantowi. Jak nie, to wypuszczą cię szybko. Będę przydatny, macie to jak w banku. Jesteś aresztowany! Centrala potrzebuje radiowozu. Dobra, nieźle, kurde. Szkoda, że ja nie mogę teraz sprawdzać tych notatników, jak tutaj jest taka sytuacja czy coś. No ale dobra, zobaczymy. No ja generalnie z mafią tutaj nie żyję najlepiej. Boję się, żeby oni mnie nie sprzątnęli przypadkiem tutaj, bo tak też może być. No i byłby trochę przypał, kurde, wtedy. Jak ja żyję z mafią? No, minus 21. Na razie neutralnie jeszcze, ale to się może zmienić. Wystaw mandat, parkowanie. No to może być samochód mafii tak naprawdę. No dobra, jest czarny. Dobra, nasi ludzie zaraz powinni tu być, zaczekaj tu na nich. Ja pójdę do naszego gościa na piętro. Szary van z dostawą. No i Angie musimy znaleźć jeszcze. Czy tu będzie strzelanina jakaś? Panie Kelly, co tutaj się dzieje? Wszystko pod kontrolą i moim nadzorem. Pana nadzorem? Przypominam, że my też mamy tutaj coś do powiedzenia. Oczywiście. Dajcie nam pół godziny, śladu po nich nie będzie. To uwłacza rodzinę Tataglia. Nie mogę na to wyrazić zgody. Póki co ja tu jestem stróżem prawa. Aresztuję każdego, kto zbliży się do tych drzwi. To zła decyzja, Jack. Bardzo zła. No. To chyba z mafią będzie lipa teraz. Mój kuzyn sobie taki jak pan. A będę miał przewalone z tą mafią. Strasznie dużo tu bambusów. Dzięki za ochronę, Jack. Nie wyszlibyśmy cało. Tu obiecona stuwa. Dobra, z mafią mam kurde lipę teraz. Panie posterunkowy, słucham. Boimy się o pana bezpieczeństwo. Nie żyje pan z nami najlepiej. A to się nikomu nie opłaca. Rozumiem. Cieszę się. Do zobaczenia. No kurde.
Posterunek Kelly, zapraszamy. Tak? My także. A mamy parę pytań do tej panny. Może być zamieszana w ostatnie morderstwa. Coś takiego. Kto by pomyślał? Czyli nie wiecie, gdzie jest? Nie. Liczymy też, że nas pan powiadomi, gdy Angie się szczęśliwie znajdzie. Mamy z nią do pogadania. Kurde, no niedobrze. Ej, panie policjancie, może chodzę na numerek? Dobrze. No, spuściłbym z krzyża, po to tu jestem. 609, numer 6. Dobra. Bardzo mi miło, czekałem. To co, będzie ruchanko czy obciąganko? Może być dzisiaj ruchanko. Możesz wyżej podnieść nogę? I teraz tak się pochylić, wygiąć? O tak, należy mi się kara. Nabicia na twojego drąga. What? Przepraszam, zaczepiły się o kajdanki. Bo mi pała mięknie. Jak w niebie, kurwa. Ci. O! Jednak coś pamiętam. Mój ty ogierze. Oj, i czar prys. O! Może ty podgoń ręką. Przegoniłeś? To mi się zdarza pierwszy raz. A ja jestem dziewicą. Już nie trwało to długo, może jakaś zniżka. Mój ty dżentelmenie. Trzeba coś zjeść. Dobra, zjedzmy u Włochów. Czemu nie możemy się dogadać? Czasem trzeba bardziej przymknąć oko. Nie prosimy chyba o zbyt wiele. Okej, okay, coś podać? Zjedzmy. Dobra, tylko mało czasu mamy. Kurde, Włosi już się upominają, kurde. Niepokojąco z mafią, rzeczywiście. Ja tamtą laskę musiałbym przepytać, a potem ten. O, ksiądz coś chce. Witaj, mój synu. Dzień dobry. Ojciec jakiś przygaszony? Raczej zaniepokojony. Kilku moich parafian odeszło z kościoła. Obawiam się, że zeszli na złą drogę. No, ciekawe dlaczego. Z tacą chodzi nawet do miejskiego szaletu. Zbyt dosadne kazania? Sam już nie wiem, chyba tak. Zwrócę na to uwagę. W porządku, miłego dnia, ojcze. Dobra. Hej, szukam Angie. Na pewno wiecie, gdzie ona jest. Nie, nie wiemy. Ona też psa mnie kabluje. Ze mną pogada. Powiedzcie, że byłem. Damy radę się nią zająć. Nie żartuję. Niech się do mnie odezwie. Tak będzie lepiej dla niej. To poważna sprawa. Dobra, dobra. Najpierw musi się znaleźć. Już zaczynamy się wkurwiać, że jej nie ma. Dobra, dobra. Tu centrala. Taguj o ściany przy 609. Idziemy. Skurna potaguje. Niewdzięcznicy. Oj. Przegoniłem za mocno. Panie, zapraszają mnie. A, nie zdążyłem. Wspaniale pana widzieć, panie posterunkowy. No to mnie ludzie rzeczywiście lubią, kurde. Może drinka? Nie, dziękuję. Wciąż na służbie. Szukam Angie. Nie widziałem jej ostatnio. Gdzieś zniknęła. No, kiedyś bywała tu często. Rozrywkowa dziewczyna. Od tygodnia jak kamień w wodę. Dzięki, nie ma sprawy. O, mój ulubiony posterunkowy. Czemu mam policję minus 2, bo nie wiem. A czegoś nie złapałem. Dzień dobry. Szukam Angie. Czarna, ładna, rozrywkowa. Bywa na różnych imprezach. Wolimy bardziej blade. Jeśli rozumiem pan, co mam na myśli. Jest... KKK friendly. Była tu czy nie? Nie. Ach tak, dziękuję. Szukam jakiej Angie. Tutaj chyba tylko na filmach. I byłoby na co popatrzeć. Czyli nie bywała? Nie bywała. Choć zakupy pana Hooksa mogłyby być dla niej. Aha. Szukam dalej. Mam nowe pornoski. Niszowe produkcje. Powtórzę Cortezowi. Hehehe. Tak, to w jego guście. Chodźmy do Adamskiego. Panie Adamski, potrzebuję informacji. Jak mogę panu pomóc? Szukam niejakiej Angie. Myślałem, że ma pan gust. Trzeba się szanować. Muszę z nią porozmawiać. Ona tu nie bywa. Oni nas nie lubią. Oni? No, arbuzożerni. Za drogo i za mało błyszczy. W delikatesach? No, uwierzy pan? A tak się staram. Timon! Przepraszam.
Nie, ale proponuję belgijskie czekoladki, nie, bo w gębie. Może innym razem, no nic. Timko, co to ma znaczyć? No Jezu, jaki ten, zrozumiałem, zjawiam się do bazy, znaczy zawijam. Dobra, a weźmy jeszcze, kurde, jeszcze szybko tutaj. Dzień dobry, pani Karino. Dzień dobry, szukam niejakiej Angie. Miłość bywa ślepa, służbowo. Była parę dni temu, zwróciła trochę biżuterii. Chyba potrzebowała pieniędzy. Coś mówiła? Że chce zniknąć, czy coś takiego. I chyba zniknęła. Chyba, dziękuję. No rzeczywiście, gdzieś, kurde, zniknęła. Czyli ona sprzedawała wszystko, chciała, kurde, uciec i uciekła. No, z policją trochę gorzej teraz, z mafią bardzo źle, z gangiem jest spoko. Ludzie na dzielni cię lubią. Zrobiłem samobójstwo greckiego, dostałem wypłatę. Nie wykonałem wszystkich wymaganych zadań, za to kara. Czego ja nie zrobiłem, bo nie wiem, kurde, to jest ciekawe. Czegoś nie zauważam i przez to potem tracę. Kurde, no słuchajcie, ale mamy niebezpieczną sytuację z mafią. Mafiozi już wprost mówią, że martwią się o moje zdrowie i życie, więc to może być nie najlepsza sytuacja. Ale takie jest właśnie życie krawężnika na Brooklynie. Nie jest łatwo i będziemy próbowali jakoś, kurde, tutaj przetrwać. To zobaczymy, jak się uda. Dziękuję wam bardzo, moi mili, za oglądanie. Nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapeczki w górę, skomentować ten materiał. No i widzimy się w kolejnych odcinkach, w kolejnych materiałach. Także trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!